a nawet upewniał się, że widziano go odwiedzającego groby swoich ofiar. Czyli czy to był pokaz wyrzutów sumienia w momencie, kiedy odwiedzał groby swoich ofiar? Czy to było po prostu coś bardziej przerażającego, nawet złowrogiego? Na te pytania ja nie znajduję odpowiedzi, jest to dla mnie bardzo dziwne. Pozostawiam to wam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie w cyklu podcastowym. Dzisiaj opowiem Wam ciekawą historię, historię bardzo straszną, mrożącą krew w żyłach. Jest to historia morderstw, która miała miejsce w Londynie w latach 60. I jest to historia, która nie jest zbyt znana i naprawdę dziwię się dlaczego, ale w dalszej części podcastu przekonacie się. Moi drodzy, przypominam, że jesteście na kanale Bez Ściemy. Ja, Marcin Szymański, jestem twórcą tego kanału i na tym kanale nagrywane są i udostępniane dla Was są vlogi oraz podcasty. Ja mieszkam w Szkocji z rodziną, dlatego vlogi i podcasty dotyczą Szkocji i ogólnie Wielkiej Brytanii. Mówię tutaj o życiu w Szkocji, mieszkaniu w Szkocji, edukacji, biznesie, podróżach. Jeśli chodzi o podróże, no to wykraczamy poza Szkocję. Natomiast podcasty dotyczą na razie tylko właśnie Szkocji i ogólnie Wielkiej Brytanii, a więc nie tylko Szkocji. Podcasty dotyczą Wielkiej Brytanii. W podcastach mówię o... Są podcasty kryminalne, gdzie mówię właśnie o morderstwach, niewyjaśnionych zjawiskach, niewyjaśnionych zbrodniach, porwaniach. Mówię tutaj również o zjawiskach paranormalnych, bo takich nie brakuje w Szkocji czy w ogóle w Wielkiej Brytanii. W podcasty również będą robione na tematyki społeczne. A więc moi drodzy, zapraszam Was do kolejnego podcastu. Ten podcast nosi tytuł Jack the Stripper. Inaczej zwany jest też The Hammersmith Murders. Moi drodzy, jak wspomniałem, jest to historia, która jest nie mniej tragiczna i nie mniej, że tak powiem, brutalna niż historia Kuby Rozpruwacza, czyli Jack the Ripper. Przypominam, że Jack the Ripper, no to Kuba Rozpruwacz. Na pewno każdy z Was słyszał tą historię przynajmniej raz w swoim życiu i być może większość z Was oglądało film na ten temat. I ja się dziwię, że historia Jacka the Strippera, przypominam, Jack the Stripper, a Jack the Ripper to są dwie różne historie. Dzisiaj opowiem o historii Jacka the Strippera. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, w dalszej części podcastu dowiecie się, dlaczego ta historia, chociaż jest nie mniej mroczna, dlaczego ta historia została przyćmiona przez historię Kuby Rozpruwacza. A więc zaczynam. Jack the Stripper, inaczej The Hammersmith Murders. Moi drodzy, historia rozpoczyna się w niedzielę 2 lutego 1964 roku, a tak naprawdę 5 lat wcześniej, jednak ta data jest w zasadzie początkiem ogromnego śledztwa, czyli ten 2 luty 1964 rok to początek ogromnego śledztwa, jak się potem okaże, jednego z największych polowań na sadystycznego mordercę grasującego w Londynie. Jest mroźny, ale spokojny poranek w Londynie, a jedyne dźwięki, które mogą zakłócić spokój w pobliżu mostu Hammersmith, to odległe bicie dzwonów kościelnych i delikatne pluskanie wody na brzegu Tamizy. Mężczyzna, który wyszedł na spacer z psem, delektuje się pięknem wschodzącego słońca odbijającego się w lustrze Tamizy i wydawałoby się, że nic nie jest w stanie zakłócić tej spokojnej chwili. Niestety, w pewnym momencie zauważa coś, czego absolutnie nie spodziewał się zobaczyć tego ranka. Jest to blada postać ludzka, która wypłynęła na brzeg i leży tam śmiertelnie nieruchoma. Gdy woda cicho rozpryskuje się wokół niej, mężczyzna początkowo myśli, że to manekin i jest zirytowany ciągłym zanieczyszczaniem tego odcinka rzeki na przedmieściach zachodniego Londynu. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się jego irytacja przeradza się w niedowierzanie i szok, bo zdaje sobie sprawę, że to wcale nie jest manekin, to jest ciało młodej kobiety.
Oczywiście naturalną reakcją mężczyzny jest zawiadomienie policji i od tej pory zaczynają się poszukiwania sprawcy. Jednak nikt wtedy się nie spodziewał prawdopodobnego rozwiązania już po jakichś 130 latach, moi drodzy. Dochodzenie kryminalistyczne w opublikowanych czasopismach Forensic Sciences sugeruje, że Kubą rozpruwaczem był polski fryzjer Aaron Kośmiński. Tak, dobrze słyszycie, badania DNA właśnie tak sugerują. Uważa się, że Kuba Rozpruwacz zabił co najmniej 5 kobiet w londyńskiej dzielnicy Whitechapel między sierpniem a listopadem 1888 roku. Naukowcy Jari Lohlainen i David Miller przeprowadzili testy genetyczne na jedwabnym szalu poplamionym krwią i nasieniem, które według badaczy znaleziono obok ciała czwartej ofiary Kuby Rozpruwacza, Catherine Edowis. Tak donosi czasopismo Science. Te badania wskazują właśnie na polskiego fryzjera Arona Kośmińskiego. Ale wróćmy teraz do tej historii, czyli do Jack the Stripper. O Kubie Rozpruwaczu opowiem wam w innym filmie. Kobieta znaleziona nad Tamizą i przywieziona z Tamizy tego mroźnego poranka nie była pierwszą ofiarą, jak się później okazało, tego mordercy, natomiast była pierwszą z 6 ofiar, jakby, która spowodowała, że zaczęło się po prostu to śledztwo i później policja powiązała wcześniejsze ofiary właśnie z tym morderstwem. Wszystkie ofiary były drobnymi, młodymi prostytutkami i były brutalnie potraktowane, a ich okaleczone ciała nagie i porzucone. Dlatego właśnie ta historia, nie wspomniałem tego na początku, Jack the Stripper, po polsku jest zwana... Jack the Stripper po polsku jest morderca prostytutek, tak to możemy sobie po prostu przetłumaczyć. Podobnie jak Kuba Rozpruwacz, Jack the Stripper był poszukiwany przez setki policjantów, o ile nie przez tysiące, i był przedmiotem jednej z największych policyjnych obław, jaki widział kiedykolwiek Londyn. Jak się okazuje, potem znaleziono jeszcze 5 kolejnych ofiar, które wiązano właśnie z tym mordercą, o czym to już napomknąłem. Oczywiście z szacunku dla tych ofiar, dla ofiar morderstw i dla ich rodzin, ja postaram się najdokładniej jak to możliwe opowiedzieć historię i osobiście po raz kolejny chcę powtórzyć, iż jest to dość dziwne, że ta historia została jakby przyćmiona przez inne historie kryminalne Wielkiej Brytanii. Nie rozumiem, dlaczego tak jest, skoro było co najmniej 6 zbrodni dokonanych przez tego samego człowieka, bardzo brutalnych zbrodni. I ten człowiek swoimi czynami naprawdę terroryzował cały Londyn w latach 60. Opowiem teraz o poszczególnych ofiarach morderstw. A więc pierwszą ofiarą była Elizabeth Fig, jednak nie była to kobieta znaleziona przez mężczyznę spacerującego z psem brzegiem Tamizy, ale za chwilę do tego dojdziemy. Elizabeth Fig została znaleziona martwa o godzinie 5:10 rano w dniu 17 czerwca 1959 roku przez funkcjonariuszy policji podczas rutynowego patrolu w Duke's Meadows. I to była właśnie pierwsza ofiara w takiej chronologii, jeśli chodzi o datę. Na północnym brzegu Tamizy ona została znaleziona. Park miał reputację zaułka dla zakochanych, a prostytutki znane były z tego, że często właśnie tutaj zabierały swoich klientów. Ciało Elizabeth Fig zostało znalezione na zaroślach między Dan Mason Drive a ścieżką biegnącą wzdłuż rzeki, oczywiście wzdłuż Tamizy, około 200 yardów, czyli to jest jakieś 180 metrów na zachód od Burns Bridge. Jej suknia była rozdarta w talii, także odsłaniała jej piersi. Ślady na szyi były ewidentnie pozostawione przez duszenie mechaniczne. Przy ofierze nie znaleziono dokumentów. Ciało zostało również pozbawione bielizny i butów. Patolog stwierdził, że śmierć nastąpiła między północą a drugą w nocy w 17 czerwca. Zdjęcie pośmiertne twarzy Fig przekazane do prasy zostało niezależnie rozpoznane przez jej współlokatorkę i przez jej matkę. Niestety ja nie zdecydowałem się ujawniać w moim filmie zdjęcia ciała, gdyż jedyne zdjęcie, jakie posiadam, to zdjęcie ze stołu sekcyjnego i jest zbyt makabryczne. Nie chcę was narażać na oglądanie takich materiałów, już sam opis jest drastyczny.
Ale mogę wam powiedzieć, że była to drobna, cicha i młodo wyglądająca kobieta. Dokładnie właśnie takie były wszystkie ofiary tego zabójcy. Policja oczywiście skrupulatnie przeszukała okolice, łącznie z korytem rzeki, jednak nie udało się niestety odnaleźć przedmiotów należących do ofiary, takich jak buty, bielizna czy torebka. Policjanci wysnuli teorię, że kobieta została zamordowana w samochodzie, kiedy już zdjęła bieliznę i buty, a potem jej ciało zostało wyrzucone, natomiast rzeczy pozostały w samochodzie. Właściciel pubu po przeciwnej stronie rzeki powiedział, że w noc morderstwa on i jego żona widzieli reflektory samochodu, który zaparkował w tym rejonie i niedługo po zgaszeniu świateł usłyszeli krzyk kobiety, więc możliwe, że byli jakby świadkami tego morderstwa, że tak powiem. Moi drodzy, następną prawdopodobną ofiarą tego zbrodniarza była 22-letnia Walijka o imieniu Gwenna Fries. Mówię prawdopodobną, ponieważ jak się dowiecie, to nie można jakby, chociaż wszystkie morderstwa były bardzo podobne i wszystkie morderstwa wskazywały prawie na pewno, że jest to ten sam sprawca, to jednak pod koniec tego podcastu zrozumiecie, dlaczego mówię prawdopodobna. Gwenna Fries przeprowadziła się do Londynu z Walii, gdzie mieszkała z siostrą i tutaj szukała lepszego życia, jak sama mówiła. To również była drobno i młodo wyglądająca kobieta i została prawdopodobnie zmuszona do prostytucji, być może popadła w tak zwane złe towarzystwo. Ciało Gwenna Fries zostało znalezione 8 listopada 1963 roku, a więc jakieś 4 lata po pierwszej zbrodni, na składowisku odpadów domowych w okręgu Barnes przy Taunmead Road w Mortlake. Składowisko znajdowało się jakieś 37 metrów od ścieżki ciągnącej się wzdłuż Tamizy i około 1 mili od Duke Meadows, a więc bardzo blisko miejsca, gdzie znaleziono pierwszą ofiarę. Gwenna Fries również była naga, jej ciało martwe również było nagie. Rhys była naga z wyjątkiem jednej pończochy na prawej nodze, sięgającej dalej niż kostka. Została ona przypadkowo uderzona, a w zasadzie jej martwe ciało zostało przypadkowo uderzone łopatą, której robotnicy używali do wyrównywania śmieci. Mamy więc dwie ofiary podobnych przestępstw o podobnym wyglądzie, których ciała znaleziono w odległości 0,5 mili od siebie. Jak zobaczymy dalej, moi drodzy, ich śmierć była podobna do śmierci ogólnie 6 rozpoznanych ofiar, prawdopodobnie tego samego sprawcy. Hannah Tailford. Hannah Tailford, moi drodzy, to trzecia ofiara tego mordercy, o której już wspomniałem właśnie na początku tego filmu, kiedy tutaj mówiłem o mężczyźnie spacerującym z psem i który znalazł Hannę Tailford, ale dlatego na początku o niej wspomniałem, chociaż nie jest to chronologicznie pierwsza ofiara, ponieważ od właśnie Hanny Tailford rozpoczęło się to śledztwo. Hannah Tailford została znaleziona martwa, tak jak wspomniałem, 2 lutego 1964 roku na nabrzeżu Tamizy poniżej Linden House, siedziby klubu londyńskiego Corinthian Sailing Club na zachód od Hammersmith Bridge. I właśnie dlatego ta historia jest też często nazywana Hammersmith Murders, ponieważ bardzo często w okolicach Hammersmith Bridge właśnie te ofiary zostały znajdywane, prócz jednej, ale to będzie w dalszej części filmu. Hannah Tailford została uduszona, brakowało jej kilku zębów, a więc zęby były ewidentnie wybite, natomiast bieliznę wepchnięto jej do ust. Była to 30-letnia matka dwójki dzieci, która była w ciąży z trzecim dzieckiem, kiedy została zamordowana. Podobnie jak poprzednie ofiary, Tailford była niską i szczupłą osobą. Jak podaje Richard Bewan na stronie internetowej Crime and Investigation, policja początkowo nie postrzegała jej jako ofiary przestępstwa, mimo że zaginęła i przez ponad tydzień nie widziano jej aż do czasu odnalezienia zwłok. Kiedy po odnalezieniu zwłok policja początkowo nie zawracała sobie głowy, aby przyjrzeć się sprawie i na początku to nazywali samobójstwem,
Wydaje się prawdopodobne, że zgodnie z niefortunnymi postawami tamtych czasów policjanci nie widzieli sensu w badaniu śmierci prostytutki. Z góry zakładali, że większość prostytutek popełnia samobójstwa, no co na dzień dzisiejszy moim zdaniem jest nie do przyjęcia, żeby z góry zakładać. No myślę, że na dzień dzisiejszy policja tak nie postępuje. No jednak na szczęście policja wkrótce podeszła do tej sprawy zupełnie inaczej, ponieważ niespełne 2 miesiące później odnaleziono ciało kolejnej kobiety. Irene Lockwood to kolejna ofiara Jack the Stripper, czyli zabójcy prostytutek. Została ona znaleziona martwa 8 kwietnia 1964 roku na brzegu Tamizy w Corny Ridge w Chiswick, niedaleko miejsca, w którym znaleziono właśnie Hannę, czyli poprzednią ofiarę. Po tym makabrycznym odkryciu policja w końcu doszła do wniosku, że to seryjny morderca, który jest na wolności i morduje prostytutki. Irene Lockwood była również w ciąży w chwili śmierci, tak jak poprzednia ofiara Hanna. I to znowu była drobna i szczupła kobieta, miała niecałe 160 cm wzrostu. Jej ciało również zostało znalezione nagie i ona również została uduszona, a więc została zabita w podobny sposób niż poprzednie kobiety i również miała wybite zęby, co również miało miejsce w przypadku poprzednich kobiet. Moi drodzy, właśnie od tej pory prasa tak naprawdę zaczęła rozpisywać się na ten temat. Sensacyjne nagłówki praktycznie same się pisały i nawiązywano nawet właśnie do morderstw Kuby Rozpruwacza z 1888 roku. No niestety, ale było kolejne ciało. Tak naprawdę niewiele po tym kolejne ciało znaleziono. Kolejne ciało, które zostało znalezione, należało do Helen Barthelmy. Helen Barthelmy urodziła się w East Lothian, czyli w Szkocji. I znaleziona martwa została 24 kwietnia 1964 roku w alejce na tyłach 199 Boston Maron Road. To dokładny adres, gdzie została znaleziona. No nie w alejce, nie w domu, tylko w alejce, ale przy tym budynku. No być może w wyniku zwiększonej obecności policji nad rzeką następna ofiara została porzucona właśnie w alejce, a więc dość daleko od zwłok poprzednich ofiar. To morderstwo zostało popełnione, tak jak wspomniałem, niedługo po poprzedniej zbrodni, a dokładnie 16 dni po poprzedniej zbrodni. No, to może z kolei świadczyć o tym, że sprawca stawał się coraz bardziej zuchwały, bo ta częstotliwość mordów jakby zaczęła się zwiększać. Helen Barthelmy to 22-letnia kobieta, to była 22-letnia kobieta. Jak wspomniałem, pochodziła ze Szkocji i pojechała do Londynu, aby pragnąc znaleźć swoją fortunę, lepsze życie, jak sama wspominała. No niestety jej wielkie marzenia nie do końca się spełniły, ponieważ została również prawdopodobnie zmuszona do prostytucji, a niedługo po tym, jak zaczęła pracować jako prostytutka, została też zamordowana. Po odnalezieniu Helen w śledztwie nastąpił długo oczekiwany przełom. Właśnie z tym morderstwem był właśnie długo oczekiwany przełom. Policja odkryła plamy farby używanej prawdopodobnie do lakierowania samochodów. Na ciele tej kobiety te plamy farby zostały odkryte i policja uznała, że farba prawdopodobnie pochodzi z miejsca pracy zabójcy, czyli zabójca musi pracować w jakimś warsztacie, gdzie tą farbę się używa. Policja skupiła się w takim razie na poszukiwaniu miejsca pracy zabójcy. Na ciele Helen Barthelmy były również dwa znaczące znaleziska. No pierwszym z nich to był brak zębów i to miało się właśnie stać podpisem Jacka the Stripper, czyli Jacka zabójcy prostytutek, ponieważ w tym momencie właśnie policja, no moim zdaniem dość późno doszła do wniosku, że no ten morderca właśnie w ten sposób się podpisuje, wybijając ofiarom zęby.
Następna ofiara to Mary Fleming. Ciało Mary Fleming zostało znalezione 14 lipca 1964 roku przy 48 Burymead Road, Chiswick. I tak jak wspomniałem, była to kolejna ofiara Jacka, a od ostatniej zbrodni minęło tym razem 3 miesiące. No, częstotliwość zabójstw przedtem mówiłem, że się zaczęła zwiększać, teraz częstotliwość się zmniejszyła i być może było to spowodowane obławą policyjną, która trwała już właśnie od kilku miesięcy i sprawca mógł stać się ostrożniejszy, żeby nie wpadać w ręce policji. Po raz kolejny na ciele znaleziono plamy farby, tak jak w poprzedniej zbrodni, jak na poprzedniej ofierze. W przypadku Mary Fleming, ciała Mary Fleming, po raz kolejny na jej ciele znaleziono ślady farby i wielu sąsiadów również słyszało samochód, tak jak w przypadku niektórych poprzednich ofiar. No a więc jeszcze to jeszcze bardziej utwierdziło policję w przekonaniu, że sprawca może pracować w jakimś warsztacie, gdzie lakieruje się samochody. Mary Fleming, jak opisała Eleanor Owens dla Newcastle Mail, była 30-letnią matką czwórki dzieci, urodziła się w Szkocji, ale dorastała w pobliżu Newcastle w Anglii, czyli to jest niedaleko granicy Szkocji. No, zaczęła zajmować się prostytucją, kiedy jej małżeństwo się rozpadło. W ten sposób, jak sama twierdziła, próbowała zarobić na godne życie dla siebie i dla swoich dzieci. Kiedy policja odnalazła jej martwe ciało, brakowało jej również kilka zębów i została uduszona, a ciało było nagie, czyli dokładnie tak samo jak poprzednie ofiary. Kilku mieszkańców powiedziało, że słyszeli samochód, który cofa, a następnie odjeżdża. Opis świadków plus okoliczności morderstwa pasowały i były charakterystyczne dla poprzednich morderstw. Wracając do śladów farby na ciałach dwóch ostatnich ofiar, pomimo że policja miała już pewne namiary na prawdopodobny warsztat, który używa tej właśnie farby, no to niestety nadal nie udało się zidentyfikować ani sprawcy, ani warsztatu w 100%. Gdyż, no pamiętajmy, to były lata 60., gdzie technologia używana w kryminalistyce nie była niestety na tyle zaawansowana, aby stwierdzić cokolwiek ze 100% pewnością. No, z tego, co udało mi się ustalić, ślady farby nie były wystarczającym dowodem w sprawie dla sądu. Margaret McGowan to piąta ofiara Jacka the Strippera, mordercy prostytutek. Została ona odnaleziona pod koniec listopada 1964 roku, jednak okoliczności były nieco inne. Co prawda była ona niska i drobnej budowy jak inne kobiety, została również uduszona, pozostawiona naga i pozbawiona przednich zębów jak pozostałe ofiary. Jej skóra też była pokryta plamkami farby, czyli no tak naprawdę no nie było w zasadzie wątpliwości, że musiała być to ofiara tego samego sprawcy. Ale to, co odróżniało to morderstwo od pozostałych, to fakt, że została odkryta na High Street Kennington w zachodnim Londynie. Kennington, przypomnę, to modna i luksusowa część Londynu, która cieszyła się i nadal cieszy się wysoką renomą, a więc morderca zmienił miejsce porzucenia ciała ofiary, co mogło wskazywać na jego coraz to większą zuchwałość lub po prostu nie chciał porzucać w tym samym miejscu, bo obawiał się, że tam może zostać złapany i aresztowany, ale sam fakt właśnie, że porzucił to ciało w bogatej dzielnicy Londynu, to z kolei wskazywało na zuchwałość, także trudno tu jest tak naprawdę powiedzieć, co kierowało mordercom, że w tym przypadku ciało zostało porzucone gdzie indziej. Ale wróćmy do Margaret McGowan, to była również Szkotka, tak jak poprzednia ofiara, która również pracowała jako prostytutka. Czasami można spotkać gdzieś w internecie tą zbrodnię opisywaną i gdzie używa się jej pseudonimu Frances Brown, także Margaret McGowan to również Frances Brown. To, co różniło jeszcze tą kobietę od pozostałych, to tylko ona spotykała się z klientami z tak zwanej wyższej półki. No, wśród tych klientów byli biznesmeni, politycy i tak zwani ludzie wpływowi.
Ostatni raz widziana była przez koleżankę, kiedy w październiku wsiadła do samochodu klienta, a kiedy miesiąc później odkryto jej ciało, jej przyjaciółka była w stanie powiedzieć policji, jaki był to samochód, a był to Ford Zodiac albo Ford Zephyr, ponieważ to jest ten sam samochód. Również ta koleżanka podała przybliżony opis człowieka, który zabrał ją. No i to był największy jak dotąd przełom w sprawie, ale i tak niestety nie doprowadziło to do schwytania zabójcy. Kolejna ofiara to Bridget O'Hara, inaczej zwana, znana również jako Birdie, tak zdrobniale do niej mówili znajomi, to irlandzka imigrantka i ostatnia ofiara Jacka the Stripper, no przynajmniej tak się uważa. Została znaleziona martwa 16 lutego 1965 roku w pobliżu szopy za Huron Trading Estate. Ona zaginęła 11 stycznia, wtedy właśnie zgłoszono jej zaginięcie i właśnie 16 lutego została dopiero odnaleziona, a więc po ponad miesiącu. Po raz kolejny na ciele ofiary znaleziono plamy farby przemysłowej. I taką farbę w końcu odnaleziono, dokładnie tą samą farbę, jak się wtedy twierdziło, odnaleziono na transformatorze elektrycznym. No, część elementów transformatora była właśnie pomalowana tą farbą. Jej ciało również wykazywało oznaki przechowywania w ciepłym środowisku, ponieważ no, ciało miało znamiona jakby takiego przypalenia, transformator bardzo dobrze pasował do tego, ponieważ był rozgrzany do wysokiej temperatury. No i tak jak wspomniałem, elementy transformatora były pomalowane tą samą farbą, której ślady znaleziono na ciele ofiary. Ciało odnalazł elektryk, który gdzieś tam w tych okolicach pracował. I moi drodzy, te okoliczności już w zasadzie potwierdziły na 100% podejrzenie, że zabójca przechowywał ciała swoich ofiar przed pozbyciem się. I to była ostatnia ofiara, ale teraz pozwólcie, że przejdę do opisu dochodzenia oraz opisu podejrzanych w sprawie. Moi drodzy, zacznijmy od dochodzenia. Londyńska policja metropolitalna poczyniła pewne postępy w pogoni za zabójcą, ale ich poszukiwania ostatecznie niestety okazały się bezowocne. Po odkryciu Bridget O'Hara, Scotland Yard przywołał jednego ze swoich najlepszych detektywów, który się nazywał John DeRose. Z wakacji go ściągnęli specjalnie na potrzeby śledztwa i ten detektyw nazywany był też w środowisku takim policyjnym pięciodniowym Johnem i tak go nawet prasa nazwała, ze względu na jego zdolność do rozwiązywania sprawy w ciągu 5 dni. On podobno rozwiązywał wszystkie swoje kryminalne sprawy w ciągu 5 dni. Niestety tej sprawy nie rozwiązał. Detektyw Drews zmobilizował setki funkcjonariuszy i kazał im przesłuchiwać praktycznie każdego, bez wyjątku robotnika przemysłowego w zachodnim Londynie, w tym wszystkich 7 000 pracowników na terenie przemysłowej Huron. Rozkazał również funkcjonariuszom w cywilu patrolować w nocy głównie drogi prowadzące do i z centrum Londynu, rejestrując tablice rejestracyjne i notując wszystkie samochody, które widzieli przy wielu okazjach. Nawet policjantki były przebrane za prostytutki i w ten sposób próbowały zwabić i złapać na gorącym uczynku przestępcę. No niestety do tego nie doszło. Detektyw Duros przyjął teorię, że podejrzany był niskim mężczyzną, dlatego właśnie jego celem były drobne i mniejsze i niższe kobiety. Zbierając dowody takie jak ślady farby i lekko przypalone ciało ostatniej ofiary, policja znalazła w końcu magazyn zabójcy, przynajmniej tak twierdzono. John Duros, podekscytowany, zwołał konferencję prasową, na której no nieco zgodnie z prawdą, ale nie do końca, tak naprawdę tylko nieco zgodnie z prawdą, zasugerował, że jego siły są bliskie złapania zabójcy. No i to właśnie okazało się nieprawdą, ponieważ zabójca nie został ostatecznie złapany. Detektyw twierdził, że zawęził listę podejrzanych do około 20 mężczyzn. No i niestety, ale nigdy nie doszło w efekcie do aresztowania prawdziwego sprawcy. Zabójstwa
tak po prostu nagle ustały. Policja po cichu odłożyła sprawę na półkę, czyli czy tam zamiotła pod dywan, jak wolicie, nigdy tej sprawy tak naprawdę nie rozwiązując. Być może sprawca zmarł, albo po prostu zaprzestał swojej działalności, albo popełnił samobójstwo, tak się mówiło. I tak się w zasadzie do dzisiaj mówi, chociaż dzisiaj już z dużym prawdopodobieństwem wskazuje się na jednego podejrzanego, że to właśnie on był. W wywiadzie w 1970 roku detektyw John Dorose zasugerował, że zabójstwa popełniał żonaty ojciec, którego mógł zidentyfikować jako Wielki John. Po prostu ten detektyw nadał mu taki pseudonim. A dlaczego mu nadał taki pseudonim i dlaczego jego podejrzewał? No, ponieważ popełnił właśnie samobójstwo ten mężczyzna, a był on jakby na liście podejrzanych i temu detektywowi John Dorose wystarczyło to, żeby powiedzieć, że to on tak naprawdę, że to on był tym mordercą, a że detektyw John Dorose był znany z tego, że rozwiązuje szybko sprawy, być może ambicja mu nie pozwalała na to, że już mija wiele miesięcy, on nadal nie rozwiązał sprawy, więc może chciał, że tak powiem, na szybko wskazać sprawcę. No wcześniej wspomniałem o tym, że policja zawęziła podejrzanych, listę podejrzanych do 20, a teraz opowiem trochę o podejrzanych, o kilku takich najbardziej podejrzanych i najprawdopodobniejszych sprawcach tych zbrodni. Pierwszym podejrzanym był mężczyzna o nazwisku Mungo Irlandia, tak naprawdę Mungo Ireland, ale no po polsku można powiedzieć Mungo Irlandia. Nie wiem, czy to prawdziwe nazwisko, nie jestem tego na 100% pewien, ponieważ nie udało mi się informacji na ten temat znaleźć. Mungo Irlandia był Szkotem w średnim wieku, który pracował jako ochroniarz właśnie w posiadłości handlowej Heron, czyli właśnie w tej części przemysłowej Londynu, i miał on dostęp właśnie do miejsca, w którym zabójca prawdopodobnie ukrywał ciała. Czy Mungo Irlandia mógł być zabójcą? No pewne okoliczności na to wskazują, ponieważ Mungo popełnił właśnie samobójstwo, jak wspomniałem, po tym jak policja zaczęła go przesłuchiwać i obserwować. Być może w ten sposób chciał uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Policja z pewnością właśnie tak uważała wtedy i nieoficjalnie uznała sprawę za zamkniętą po jego śmierci, ale wspomniałem być może dlaczego tak zostało to zrobione. No z pewnością on miał dostęp do magazynu, który został zidentyfikowany jako miejsce, w którym trzymano ciała, a jego regularne nocne zmiany dawały mu możliwość zabierania tam ciał, nie będąc widzianym. Ale według Jane Lowrison w Chiswick Herald ostatnie badania sugerują, że Mungo Irlandia był w swojej rodzinnej Szkocji właśnie wtedy, kiedy doszło do kilku morderstw, a więc no miał silne alibi. Tak naprawdę było to silne alibi. Kolejnym podejrzanym to Kenneth Archibald. W kwietniu 1964 roku 57-letni Kenneth Archibald wszedł na posterunek policji w Notting Hill i dobrowolnie przyznał się do zamordowania Irene Lockwood, czyli jednej z kobiet. No, policja była oszołomiona i po prostu nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, ale natychmiast zaczęła wątpić w historię Archibalda. Po pierwsze, nie było dowodów na to, że był on w pobliżu miejsc zbrodni i nie miał wiedzy właśnie na temat tych miejsc zbrodni. Jego historia w ogóle była niespójna i chociaż stanął przed sądem w czerwcu 1964 roku, jednak szybko został uznany za niewinnego i wypuszczony. Ciężko powiedzieć, dlaczego chciał wziąć winę za zbrodnie na siebie. No być może czuł potrzebę bycia sławnym, jakkolwiek to oczywiście zabrzmiało. Następnym mężczyzną podejrzewanym o zbrodnie to Freddie Mills. Freddie Mills był znanym w Londynie mistrzem boksu, który był zaangażowany, no niestety, w zorganizowaną przestępczość dzięki poznaniu tego środowiska w klubach, w których sam był właścicielem. Co ciekawe, większość londyńskich gangsterów, którzy go znali, tego Freddiego Millsa z tamtych czasów, w tym m.in. bracia Cray, tak znani bliźniacy,
o których nawet film powstał, prawdopodobnie, jak się nie mylę. No i właśnie większość właśnie takich londyńskich gangsterów sądziło, że to on był mordercą. Poza tym no, został zabity w lipcu 1965 roku w jakichś tam porachunkach gangsterskich, czyli dokładnie w tym roku, w którym zaprzestano mordów. A więc zginął i w tym czasie no, morderstwa przestały być dokonywane, a więc no, tak naprawdę tak wszystko się składało. No. No, nie ma oczywiście dowodów na poparcie tej teorii, a poza tym uważano, że zabójca był drobnym mężczyzną, a Freddie Mills był mistrzem boksu, jak wspomniałem, mężczyzną, który miał ponad 180 cm wzrostu, więc no nie był hipotetycznym zabójcą, nie pasował do opisu zabójcy. No jednak nie dowiemy się tego raczej, gdyż nie udało się niczego udowodnić przed śmiercią. Kolejny podejrzany to tak zwany tajemniczy funkcjonariusz policji. Niektórzy z czołowych detektywów biorących udział w śledztwie podejrzewali, że zabójcą był jeden z nich, że musiał posiadać jakąś wewnętrzną wiedzę, która uchroniłaby go przed schwytaniem, a więc pasowało to do policjanta. To może na przykład wyjaśnić, dlaczego był w stanie uniknąć wzmożonych patroli policyjnych, zwłaszcza nad rzeką. Ponownie jednak w tym przypadku też nie ma wielu dowodów na poparcie tego i tak naprawdę nie udało mi się znaleźć, czy jakiegokolwiek konkretnego policjanta obserwowano. Kolejnym podejrzanym o dokonanie tych przestępstw to Harold Jones. I tutaj naprawdę zaczyna robić się ciekawie i zanim powiem o nim kilka słów, to ja uważam, że no, prawdopodobnie on był tym sprawcą, ale pozwólcie mi, że powiem parę słów. Harold Jones był znany również jako Harry Jones i Harry Stevens, był pozornie cichym człowiekiem z Abertillery w południowej Walii. Właśnie pochodził z miejscowości Abertillery z południowej Walii. W latach 40. przeniósł się do Londynu i w latach 60. prowadził anonimowe życie z żoną i córką pod kilkoma adresami w okolicy Hammersmith. Ale jest kuszącym podejrzanym, ponieważ musiał być jakiś powód, dlaczego on właśnie używał różnych nazwisk i po prostu przeprowadzali się często, a także dlaczego właśnie opuścił południową Walię. No, w swoim rodzinnym mieście w Abertillery w Walii, tak jak wspomniałem, tam gdzie mieszkał, Harold Jones nie był anonimowy, ale w Londynie nagle to się zmienia, nagle staje się anonimowy. I teraz powiem krótko o jego historii, no, jak był jeszcze chłopcem. I to może być jakby taki dość silny dowód na to, że to on mógł być sprawcą. Harold w 1921 roku jako 15-letni chłopiec został skazany za brutalne morderstwa dwóch młodych dziewcząt w małym górniczym miasteczku. No, szczegóły jego zbrodni przyprawiają o dreszcze, więc nie będę jakby tutaj zagłębiać się w szczegóły. Zwabił on 8-letnią Fredę Barnell na tyły rodzinnego sklepu, udusił i porzucił jej ciało na pobliskiej ulicy. Został za to aresztowany, ale uniewinniony wkrótce z braku dowodów. Po uniewinnieniu został powitany z powrotem w Abertillery jak bohater. Mieszczanie byli po prostu przekonani, że został on wrobiony przez detektywów, którzy zostali wysłani do pomocy w śledztwie. Jednym z mężczyzn, który powitał go serdecznie, był George Little, sąsiad z sąsiedztwa i bliski przyjaciel rodziny Jonesów, czyli rodziców Harolda. Zaledwie kilka dni później Harold Jones zwabił do swojego domu 11-letnią córkę Georgia Little, czyli właśnie tego przyjaciela rodziny, i też ją zamordował. Jej ciało odkryto na strychu rodziny Jonesów. Jego delikatny wiek, właśnie ten niski wiek, uratował go przed pętlą kata, ponieważ no wtedy wieszano morderców, kara śmierci wtedy obowiązywała w Anglii, ale zamiast tego odsiedział 20 lat w więzieniu za obydwa morderstwa. Czyli na szczęście jakaś kara go nie ominęła. Został zwolniony w 1941 roku i często wracał do domu rodziców w Abertillery, a nawet upewniał się, że widziano go odwiedzającego groby swoich ofiar. Czyli
Czy to był pokaz wyrzutów sumienia w momencie, kiedy odwiedzał groby swoich ofiar? Czy to było po prostu coś bardziej przerażającego, nawet zło wrogiego? Na te pytania ja nie znajduję odpowiedzi, jest to dla mnie bardzo dziwne. Pozostawiam to wam. Niezależnie od tego, ludzie z tego jego rodzinnej miejscowości Abertillery nie byli zainteresowani jego powrotem i wręcz no, sugerowali mu, że nie są szczęśliwi z tego powodu, że on wrócił. A więc Jones postanowił zacząć życie od nowa w Londynie, gdzie się przeprowadził, w końcu się tam ożenił i został ojcem. Same zbrodnie z przeszłości nie wystarczają, aby stwierdzić, że to właśnie Harold był całą pewnością mordercą prostytutek, czyli Jack the Stripper. Natomiast istnieją poszlakowe dowody i zaczyna się to robić jakby trochę logiczne. No po pierwsze, był on w przeszłości zabójcą, jak wspomniałem, który wcześniej po prostu udusił swoje ofiary i miał zwyczaj przechowywania ciał przed pozbyciem się ich, czyli tak no, dokładnie jak było w przypadku prostytutek, ofiary duszone, a ciała przechowywane przed pozbyciem się. Spójny jest również wybór ofiary, małych, bezbronnych ludzi, które Jones mógłby łatwo obezwładnić, a potem zabić. Wiadomo, że Harold mieszkał bardzo blisko obszaru, w którym miały miejsce morderstwa Hammersmith w Londynie. Mieszkał nawet w obrębie czterech ulic, zarówno gdzie znaleziono Hannę Tailford, jak i Bridget O'Hara, a morderstwa ustały mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Jones zachorował na raka kości. Tutaj takie moje przypomnienie, że zmarł on w 1971 roku. No być może najbardziej uderzający dowód ze wszystkich jest to, że Jones znany był jako pracownik i dozorca właśnie w tym terenie przemysłowej, gdzie był warsztat, w którym przechowywano ciała ofiar. Niestety, ze względu na kiepskie prowadzenie dokumentacji w połowie XX wieku, śledczy w sprawie morderstw Hammersmith nigdy nie powiązali swojej sprawy z zabójcą dzieci mieszkającym w okolicy. Chociaż teraz prawdopodobnie nasuwa wam się, moi drodzy, stwierdzenie, że to on był zabójcą z Londynu, to niestety nie mamy stuprocentowej pewności, ponieważ wyrok skazujący nigdy nie zapadł. Gdybym miał zasugerować, kto był zabójcą, ja byłbym również skłonny powiedzieć, że był to właśnie Harold Jones, ponieważ sposób wybierania ofiar, sposób zabójstwa ofiar, przechowywanie ciał oraz bliskość miejsca zamieszkania, gdzie znajdywano prostytutki, to wszystko się układa jak puzzle w jedną całość. No ale ostatecznie nigdy tego się nie dowiemy. Wiemy natomiast, że co najmniej 6, z prawdopodobnie w sumie 8 niewinnych kobiet, jak dołożymy te dwie dziewczynki, które zamordowane zostały, kiedy on był chłopcem, wiemy, że po prostu 8 tych ofiar zginęło, 8 tych kobiet, dziewcząt zginęło z rąk sadystycznego mordercy. No, niektóre z nich może by żyły nawet jeszcze do dziś, gdyby ich życie nie zostało tak brutalnie skrócone. Część ofiar miała dzieci i te dzieci żyją do dziś. Dorastały niestety bez matek. Moi drodzy, no, jednym z pozytywnych aspektów sprawy, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, która nie jest powszechnie znana, jest to, że zabójca Jack the Stripper nie cieszy się tak makabryczną sławą jak jego wiktoriański poprzednik Jack the Ripper, czyli Kuba Rozpruwacz, którego niesława przyćmiła historię jego ofiar. Ale z tego samego powodu ofiary Hammersmith również nie są powszechnie znane. Moi drodzy, dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu. Jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie na temat zabójcy z Hammersmith. Jak myślicie, kto był Jackiem the Stripper? Ja osobiście uważam, że był to Harold Jones, chociaż nie ma jakby stuprocentowych dowodów na ten temat, ale ja mam nadzieję, taką prywatną nadzieję, że tak mogę powiedzieć, że kiedyś dowiemy się,
kto był sprawcą, tak jak prawdopodobnie dowiedzieliśmy się, kto był Kubą Rozpruwaczem. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na następny podcast, który będzie również w niedzielę, a wcześniej zapraszam Was w dni powszednie na moje vlogi, o których mówię, tak jak wspomniałem, o życiu w Szkocji, o podróżach i na tematy około pochodne. Dziękuję i trzymajcie się, do usłyszenia.